Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. ZipToxic 50 to doskonale znana konstrukcja. Gliźniacze widzieliście już biliony razy i wiecie o nich chyba już niemal wszystko. Ten sam silnik, ta sama rama, tylny klosz, rozstaw osi, właściwości jezdne. Można wymieniać tak niemal bez końca. Jednak ważne w tym przypadku pozostają dosyć istotne detale, jakich nie znajdziecie w podobnych konstrukcjach, które widzieliście w hipermarkecie za kilka stówek mniej. No ba, kilkanaście. Po pierwsze, w oczy rzuca się malowanie. Dużo ciekawsze niż w skuterach za mniej więcej dwa klocki. Toxic dostępny jest w kolorach pomarańczowo-czarny i czerwono-srebrny. Ten pierwszy dużo lepszy, naszym skromnym zdaniem. Ten mały skuter, albo wręcz skuterek, to też fajnie wyglądające i nieszpecące zegary. Szału i polotu nie ma, ale w porównaniu z tańszymi bliźniakami jest to naprawdę nieźle. ZipToxic to też hamulec tarczowy z przodu. Na tyle klasyka, bęben, który od biedy jako tako hamuje. Ciekawym dodatkiem jest kufer, który dostajemy w standardzie. Ładnie wygląda i przy okazji nie stuka na każdej dziurze. O walorach praktycznych nie ma co wspominać, tutaj śmiało mieści się zapasowy kask dla ewentualnego pasażera, albo lepiej pasażerki. No i właśnie, wspólnie spędzone kilometry nie będą należały do komfortowych. Na kanapie jest mało miejsca, dodatkowo przy większej masie pojawia się problem dobijania zawieszenia na każdej większej dziurze. Trzeba uważać i mieć też na uwadze fakt posiadania naprawdę malutkich 10-calowych kół. Śmigając tym skuterem w dwójkę, nie zaszpanujemy osiągami. Ten czterosuwowiec powyżej 100 kg na pokładzie staje się mułowaty, nawet odblokowany. Jeżdżąc solo jest lepiej, dużo lepiej. Co więcej o Zipie Toxicu? Plusem jest popularność tej konstrukcji na polskim rynku. To zapewnia łatwy dostęp do tanich części, jednak one nie będą nam aż tak często potrzebne, no chyba że zaliczymy na przykład szlif. Silnik i buda to trwałe i sprawdzone elementy, które, jak nieraz udowodniło skuterowo.com, znoszą nawet najgorsze traktowanie. Pod jednym warunkiem. Skuter musi być dobrze przygotowany przez sprzedawcę podczas przeglądu zerowego. ZipToxic może nie budzi niesamowitych doznań estetycznych, jednak okazuje się dobrym wyborem dla początkujących. Za nieco ponad 3000 będziemy mogli z przyjemnością jeździć po mieście, ale też zapuszczać się nieco dalej. Skuter ma swoje wady, które są wynikiem niskiej ceny, ale i tak radocha z tego typu dwóch kółek może być spora. Warto to chyba sprawdzić, co? Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com